Witajcie! Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, w skład grupy Omega Pilsno wchodzą autoryzowane serwisy, a w ramach spółki STC, oprócz działalności serwisowej, prowadzimy też sprzedaż pojazdów marki Iveco gamy lekkiej i średniej, a w naszym punkcie znajduje się również biuro handlowe Iveco Poland, które odpowiada za sprzedaż w naszym regionie gamy ciężkiej Iveco. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj w rzeszowskiej siedzibie STC odbywa się S-Way Tour, czyli jedna z odsłon cyklu prezentacji nowej wersji flagowej ciężarówki Iveco. A skoro trafia się możliwość pokazania branżowej nowości, to absolutnie nie możemy jej przegapić. Kilka rozwiązań włoskiego producenta mieliśmy już okazję przedstawić na naszym kanale. Prezentowaliśmy chociażby limitowanego Stralisa XP w wersji Abarth, no i oczywiście ciągniki S-Way XP zasilane LNG, które wówczas w rekordowej liczbie dołączyły do naszej floty. Mamy więc kilka punktów odniesienia, do których będziemy mogli przymierzyć rozwiązania zaproponowane w nowym pojeździe. Przez cały odcinek postaramy się pokazywać sporo ujęć premierowego S-Way'a, żeby każdy z widzów mógł sam ocenić, jak się prezentuje. Usiądźcie wygodnie w fotelach, a ja zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. Od razu do konkretów. Za mną widzicie nowość od Iveco, czyli ciągnik siodłowy S-Way. I co? Czy tak samo jak ja na pierwszy rzut oka rewolucji tu nie dostrzegacie? Design nadwozia praktycznie nie różni się od poprzedniej generacji, ale podobnie ma lekki włoski styl. Natomiast uwierzcie, że im głębiej odkrywa się ten pojazd, tym na ciekawsze rzeczy się trafia. Sami zobaczycie. Na razie zostańmy jednak przy wrażeniach, jakie robi z zewnątrz. Kolor lakieru. To pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy. Moim zdaniem zieleń dobrana dla premierowych prezentacji to strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Bo próby komunikowania kolorem ekologicznych wartości nie zawsze wychodzą projektantom na dobre. Nie mam pewności, ale jeśli designerzy z Iveco właśnie dlatego postawili na zieleń, to wybrali dla niej bardzo dobry odcień. W formie metalizowanej po prostu pasuje do transportu ciężkiego. Lakierowane są też osłony międzyosiowe, co pozytywnie wpływa na wygląd pojazdu z profilu. To też bardzo estetycznie komponuje się z aluminiowymi felgami. Ten model posiada już nowe logo Iveco o bardziej nowoczesnym kroju. Można by powiedzieć bardziej technologiczne. Ale nawet jeżeli z przodu pojazdu nie byłoby logo, to i tak pewnie większość kierowców nie miałoby problemu ze wskazaniem producenta. Ten grill jest po prostu bardzo charakterystyczny. Ocena, czy komuś się podoba, czy nie, to już kwestia gustu, której nie będziemy rozstrzygać. Z atrapą wiąże się jednak ciekawostka dla tych, którzy zwracają uwagę na detale. Listwy, które tu widzicie, dostępne są aż w 8 wariantach kolorystycznych. Mogą być w kolorze kabiny, czy też na przykład czarne lub grafitowe. Z ciekawszych, odbiegających od standardu rozwiązań, mamy chociażby wersję miedzianą. Patrząc od frontu, możemy jeszcze zwrócić uwagę na oświetlenie LED, deflektor i kamery, które ewentualnie można zastąpić tradycyjnymi lusterkami. Chociaż w dobie walki o obniżanie normy spalania toczonej na niemal każdym froncie, pewnie na drogach będziemy częściej widzieć jednak opcje z kamerami. Producenci przekonują, że wymiana lusterek na kamery to oszczędność spalania na poziomie 1,5%. Niektórym może wydawać się, że to niewiele, ale warto spojrzeć na to z perspektywy firmy. Skoro jeden zestaw w międzynarodówce przejeżdża pewnie około 140 tysięcy km rocznie, to 1,5% oszczędności na paliwie każdej ciężarówki robi kwotę, którą wszyscy chcielibyśmy zobaczyć na koncie. Kamery stają się branżowym standardem i trudno je uznawać za nowość. Idziemy więc dalej. Zanim wejdziemy jednak do środka, jeszcze tylko dwa słowa o samej kabinie. Model demonstracyjny posiada kabinę AS, czyli najpopularniejsze rozwiązanie dedykowane użytkowaniu na długich dystansach, typowych dla transportu międzynarodowego. Rozmiary, układ wnętrza i organizacja przestrzeni powinny więc stawiać na komfort użytkowania i ergonomię. Jak jest w tym przypadku? Zobaczcie sami. Kto miał doświadczenie z różnymi ciągnikami od Iveco, ten wie, że krok milowy w stronę podwyższenia standardu wykończenia i polepszenia warunków pracy kierowcy wykonano już w modelach z 2019 roku. Teraz w tym samym kierunku pokonano podobny dystans i osiągnięto kolejny skok jakościowy. Wnętrze prezentuje się bardzo estetycznie. Dwubarwna tapicerka, panel deski rozdzielczej, liczba półek i schowków, jakość wykończenia i użytych materiałów – tu ciężko się do czegoś przyczepić. Bardzo dobre wrażenie kabina robi też gabarytowo. Stojąc w środkowym tunelu mamy 2,15 m do sufitu. To bardzo dużo. I nawet wysokim kierowcom powinno się komfortowo poruszać po wnętrzu.
Tym bardziej, że sporo zmian dokonano też w ustawności kierownicy. Przyznam szczerze, że z takim zakresem regulacji jeszcze się chyba nie spotkałem. W nowym S-Wayu przeniesiono przegub kolumny kierowniczej. Obecny układ pozwala na ustawienie kierownicy praktycznie w pionie. Do tego wieniec pochyla się w stronę kierowcy. Trzeba więc zwrócić uwagę, że po pierwsze w trakcie jazdy mamy możliwość uzyskania bardzo wygodnego układu, a po drugie w czasie postoju zyskujemy przestrzeń do swobodnego przemieszczania się wewnątrz kabiny. Zmian dokonano też w konstrukcji i regulacji fotela. Ewidentnie tutaj widać, że inżynierowie odrobili lekcję względem poprzedniej wersji. Zakres ruchu został znacząco zwiększony, do tego sama pozycja za kierownicą jest nieco obniżona względem wcześniejszej generacji. Fotel w dostępnych opcjach może mieć ogrzewanie, wentylację, regulację odcinka barkowego czy pneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Opcjonalna jest też tapicerka, która może być materiałowa, winylowa lub skórzana. Okej, czas zobaczyć, co mamy na pulpicie. Deska rozdzielcza jest w formie ekranu z czytelnym menu i w miarę standardowym zakresem dostępnych informacji. Wygląda to bardzo przejrzyście i przyjaźnie dla użytkownika. Raczej ciężko nie połapać się w dostępnych opcjach. Przyznam Wam się szczerze, jako kierowca, który prawo jazdy kategorii C zdawał jeszcze na staże 200, nie mogę wyjść z podziwu, jak teraz prezentują się te wszystkie multimedialne elementy. Z jednej strony przez to, jak nowocześnie i estetycznie przedstawiane są informacje, ale też z drugiej, jaki jest ich zakres. Powiem jeszcze o tym później, ale to jest po prostu zdigitalizowany system. Nowoczesny komputer, który monitoruje, analizuje i kontroluje praktycznie wszystkie dane o aktualnej eksploatacji i stanie technicznym pojazdu. Co do samego wyświetlacza, to producenci dają możliwości trackerom dopasowania zakresu i sposobu wyświetlania informacji. Niektóre elementy ekranu głównego można zorganizować według własnych upodobań. Mamy nawet możliwość wybrania zaokrąglonych lub kanciastych zegarów czy wyglądu tła. W konsoli centralnej jest też 10-calowy wyświetlacz multimedialny z radiem, dostępem do mediów czy nawigacji. W panelu znajdziemy również sterowanie klimatyzacją, poniżej powielone w mechanicznej formie. Wymogiem produkcji nowych ciągników jest obecnie instalacja kamery cofania, której widok wyświetla się właśnie tutaj. Oczywiście po podpięciu naczepy widok będzie niedostępny. Mamy też elektroniczny hamulec postojowy, stację kluczyka i co ciekawe przycisk start-stop w panelu multimedialnej kierownicy. A z punktu widzenia ergonomii sporo półek, schowków i cup holderów. Dokładnie na konsoli centralnej mamy dwie szuflady i trzy otwarte schowki, do tego gniazda 12 i 24-woltowe oraz USB, a także uchwyty na napoje. Kolejne trzy zamykane schowki znajdują się nad przednią szybą. Są też dwie szuflady pod leżanką. Jedna jest schowkiem o pojemności 70 litrów, druga może być pojemnikiem izotermicznym. Lodówka może być albo zwykła, albo premium z zamrażalnikiem i inwerterem 230 V. No i mówiąc wcale nie ironicznie, wisienka na torcie, czyli stolik przy fotelu pasażera. Proste, ale bardzo funkcjonalne rozwiązanie, które całe szczęście projektanci tym razem uwzględnili w kabinie. Za to duży plus. Okej, przechodzimy do leżanek. Duża, komfortowa przestrzeń z typowym układem i prostą obsługą górnego łóżka. Po bokach kolejne schowki. Do tego przydatne gniazda USB A i C, a w opcji z kamerami przycisk uruchamiający wyświetlanie obrazu. Dla mnie bardzo fajne rozwiązanie i kolejna przewaga nad lusterkami. Ten panel służy oczywiście do obsługi niektórych opcji z przestrzeni sypialnianej. Możemy regulować głośność radia, sterować ogrzewaniem, szybami czy oświetleniem. Ja jednak polecam zainstalowanie aplikacji Iveco EasyWay, która te i dodatkowe funkcje udostępni na smartfonie. Można mieć w niej sparowanych nawet kilka pojazdów. Przykładowo możemy z poziomu aplikacji zaprogramować klimatyzację postojową, otwierać i zamykać szyby i klapę dachową, albo zmieniać stację w radiu. Generalnie przy systemach informatycznych musimy zostać na trochę dłużej. Bo skoro na początku mówiłem, że będziemy poszukiwać rewolucyjnych zmian, to tutaj zdecydowanie je znajdziemy. Technologie agregacji danych i raportowania wspierające transport i zwiększające jego efektywność to obszar, w którym Iveco buduje swoją przewagę konkurencyjną. Bardzo ciekawą sprawą, której pewnie wypadałoby poświęcić osobny odcinek lub nawet serię odcinków, jest koncepcja Big Data, czyli gromadzenia ogromnego zbioru danych poddawanych następnie analizie. Na jej podstawie generowane są różnego rodzaju raporty i rekomendacje. Tak działa system telematyczny Iveco. Szczytuje dane z 8 modułów, które są na bieżąco monitorowane i analizowane. Zarządca floty ma dostęp do informacji o zużyciu paliwa, ale też o tym, czy kierowca jeździ bezpiecznie. To znaczy, czy spokojnie wykonuje manewry,
albo jak często musiały ingerować w jego jazdę elektroniczne układy bezpieczeństwa. Dla mnie jednak najciekawsze są możliwości związane z analizą danych o eksploatacji pojazdu. Telematyka pozwala m.in. na stały monitoring serwisowy ciągnika. Jest nawet możliwość zdalnej ingerencji w kwestie techniczne. Ta usługa nazywa się RAS, czyli Remote Assistance Service. Na przykład jeśli czujnik jakości AdBlue wyświetli nam błąd, kierowca po zatrzymaniu pojazdu nie będzie mógł go ponownie odpalić. Zdalny serwis pozwoli na tymczasowe wyłączenie takiego błędu i da możliwość dojechania do najbliższej stacji paliw. Druga rzecz to połączenie z Assistance, które pozwala na zdalne pobranie przez serwis danych silnika, odczyt numeru VIN czy ustalenie dokładnej lokalizacji. Świetna sprawa, ale to wciąż są tylko detale, za którymi stoi znacznie szerszy koncept. Wysyłane ze wszystkich pojazdów dane tworzą big data. Podejmowana na takiej ilości informacji analiza pozwala na wychwycenie prawidłowości i sekwencji zdarzeń prowadzących do awarii, których kierowca nie ma możliwości wyłapać. Na przykład z jakiegoś powodu nie domyka się zawór na common railu, co generuje zwiększone spalanie. Kierowca nie będzie tego wiedział, ale moduł zbierający dane z układu dawkującego, zliczającego objętości paliwa już tak. Do awarii mogą prowadzić powtarzające się cykle zdarzeń. Drobne usterki, niezidentyfikowane na czas, przekładają się na poważniejsze konsekwencje. Celem technologii jest szybkie wykrycie zagrożeń i wysłanie ostrzeżenia do serwisu zarządzającego pojazdem. Przedstawiciele Iveco zdradzili mi, że celem projektu było obniżenie nieplanowanych wizyt pojazdów w serwisie o co najmniej 50% i udało się ten poziom przekroczyć. Wróćmy jeszcze na chwilę do aplikacji. Takie możliwości analizy danych dostarczają też do zarządców floty raporty oceniające jazdę konkretnego kierowcy. Tracker ma dostęp do swojej punktacji, dokonanej przez system, właśnie z poziomu aplikacji. Tutaj znajdzie też rekomendacje, które pozwolą tę ocenę poprawiać. Aplikacja pomocna jest również przy kontakcie z Assistance, z którym można się połączyć poprzez jedną z funkcji. Mówiłem, że im głębiej odkrywa się ten pojazd, tym na ciekawsze rzeczy się trafia. Przy silniku ciekawostka goni ciekawostkę. To jest największa rewolucja w nowej generacji, bo inżynierowie Iveco stworzyli całkowicie nową konstrukcję. Praktycznie rozpoczęto projekt jednostki napędowej od białej kartki. Poprzedni silnik zwyczajnie dotarł do kresu swoich możliwości rozwojowych. Przy rosnących normach emisyjnych i wraz z rozwojem nowych technologii trzeba było się po prostu z dotychczasowymi rozwiązaniami pożegnać. Tym bardziej, że układ i zakres komponentów bazował jeszcze na projekcie z 2007 roku. Dla transportu 17 lat to jest prawdziwa wieczność. Nowa jednostka napędowa to jednak coś więcej niż silnik. Konstrukcja ma być bardziej platformą nowych technologii. Tu jest już fundament pod Euro 7 dla silników wysokoprężnych zasilanych dieslem, ale też na tych samych elementach będzie przystosowany do pracy z LNG, CNG, biogazem czy HVO. Na tym jednak nie koniec. Ta jednostka ma być także bazą dla silników spalania wewnętrznego zasilanych wodorem. W modelu demonstracyjnym mamy 13-litrowy silnik Cursor XC13 o mocy 500 koni mechanicznych. Przewidziane w ofercie są jeszcze silniki o mocy 460, 540 i 580 koni mechanicznych. Jednostki o mniejszej mocy przeznaczone są do transportu dalekobieżnego. Mocniejsze warianty to opcja dla pracy w cięższych warunkach. Oprogramowanie tych silników zostało tak opracowane, by wysokie momenty obrotowe uzyskiwać przy pracy na niskich obrotach. Spójrzcie na grafikę. To oficjalne dane Iveco. Jak widzicie, najmocniejsze jednostki, czyli te przewidziane bardziej dla np. przewozów nadgabarytowych, dostarczają 2700 Nm w wersji 540-konnej i 2800 Nm w silnikach 580-konnych. Te silniki mają bardzo płaski przebieg mocy w górnym zakresie obrotów, dzięki czemu dobrze pracują w transporcie z ciężkimi ładunkami. Wersje 460 i 500-konne mają kolejno 2500 i 2600 Nm momentu obrotowego. Zwróćcie uwagę, w jak niskich zakresach obrotów uzyskiwane są te wartości. Wraz ze zmianami pożegnano wersję 11-litrową, bo optymalizacja struktury i materiałów pozwoliła na oszczędności na masie silnika. Nowy blok cylindrów, wał korbowy, wałek rozrządu i osprzęt silnika dały konstrukcję 13-litrowego XC13 lżejszą o około 80 kg względem poprzedniego 11-litrowego silnika. To dobrze uzmysławia skalę wprowadzonych modyfikacji. Producent przekonuje też, że wdrożona rekonstrukcja przekłada się na ograniczenie spalania paliwa do 10%.
Okej, ruszamy na krótką przejażdżkę. Na pewno daje się odczuć bardzo fajna praca skrzyniobiegów. Chociaż pewnie trzeba byłoby pojeździć trochę dłużej, żeby wyrobić sobie uprawnioną opinię. Na razie możemy tylko wspomnieć, że skrzynia również jest nowa. Obecnie mamy tu 12-biegową zautomatyzowaną skrzynię Hytronix drugiej generacji z systemami jazdy przewidującymi High Cruise również drugiej generacji. Systemy, w które wyposażane są ciężarówki, podążają za wymaganiami przepisów GSR dotyczących bezpieczeństwa. Mamy tu więc tempomat adaptacyjny z funkcją Start-Stop, asystenta utrzymania pasa ruchu, czy system BSIS monitorujący martwe strefy. Ważnych systemów zwiększających bezpieczeństwo kierowców i innych uczestników ruchu jest tu zdecydowanie więcej. Zwracają uwagę również chociażby DDAW ostrzegający o senności kierowcy, czy znany z osobówek ESS, czyli sygnał zatrzymania awaryjnego w postaci pulsowania świateł stop i automatycznego uruchomienia świateł awaryjnych. Nowy S-Way jest też przystosowany do uruchomienia systemu ALC, czyli blokady alkoholowej. Na ten moment zakończymy prezentację nowego S-Waya, ale niewykluczone, że do nowych rozwiązań Iveco jeszcze wrócimy. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania odnośnie naszego dzisiejszego bohatera. Postaramy się u samego źródła uzyskać odpowiedzi na interesujące Was kwestie. Dzięki za dzisiaj, życzę szerokości z C+E i do zobaczenia!